Spotykamy się w Kazimierzu na festiwalu filmowym Dwa Brzegi. Pokazywałeś tutaj wczoraj w ramach lekcji kina swoją rozmowę z Jerzym Stefanem Stawińskim. Jak doszło do tego spotkania? To była rozmowa nagrana w 2008 roku, wtedy startowała w Krakowie Krakowska Szkoła Scenariuszowa i Jerzy Stefan Stawiński był oczywiście planowany jako taki wykładowca numer jeden. On już wtedy niestety nie jeździł, był chory, stąd zebraliśmy kamerę, ekipę i pojechaliśmy do niego do Warszawy. Bardzo długo to trwało, zanim zgodził się w ogóle udzielić takiego wywiadu, wykładu dla studentów, dla przyszłych studentów scenariopisarstwa, ponieważ on nigdy tego nie robił. Rzeczywiście programowo nigdy nie uczył, pomimo tego, że był zapraszany. Zresztą sam też nigdy się nie uczył pisać scenariuszy. W tej rozmowie naszej mówi, że tego może nauczyć się w 5 minut, więc tak, z taką dosyć dużą dezynwolturą traktuje całe myślenie o uczeniu pisania scenariuszy. Jerzy Stefan Stawiński nas przyjął. To trwało ze 2 godziny i nagraliśmy około 50 minut materiału, który traktujemy jako taki materiał rzeczywiście dydaktyczny, edukacyjny dla studentów scenariopisarstwa. I tutaj rzeczywiście pani Grażyna Torbicka od studentów naszych dowiedziała się, że posiadamy taki materiał i zwróciła się z prośbą, żeby zrobić tę lekcję kina właśnie z Jerzym Stefanem Stawińskim. Czy jest w tym wywiadzie, w jego wypowiedzi coś, z czym byś się nie zgodził? Znaczy, na pewno nie zgodziłbym się z jedną rzeczą, mianowicie Jerzy Stefan Stawiński uważał, że my rozmawiamy o takiej jakby podstawie literackiej, o takiej robocie literackiej dla kina i staramy się to opowiedzieć, jakby taką literacką historię kina polskiego, jak to funkcjonowało w okresie Szkoły Polskiej Filmowej, jak to funkcjonowało w okresie kina moralnego niepokoju i jak to funkcjonowało po 89 roku. Jakby pełna zgoda, jeżeli idzie o rozpoznanie tego bliskiej współpracy literatów i filmowców w okresie Szkoły Polskiej Filmowej oraz tego, że po 89 roku te drogi się absolutnie jakby rozeszły literatury i kina. Natomiast Jerzy Stefan Stawiński mówi, że te drogi rozeszły się dużo wcześniej, mianowicie, że już kino moralnego niepokoju to już była taka formacja, która z literaturą właściwie nie miała nic wspólnego. I tutaj jakby moje weto, to znaczy nowe czytanie jakby kina polskiego pokazuje, że kino moralnego niepokoju jednak miało bardzo bliski literacki status. Z jednej strony była ogromna funkcja kierowników literackich ciągle, którzy przy zespołach jednak współtworzyli filmy, współtworzyli scenariusze, współtworzyli także filmy, bo oni byli na planach filmowych. Świetnie to pokazuje na przykład książka Katarzyny Mąki-Malatyńskiej Hanna Krali, filmowcy, na przykład o roli takiej ukrytej wręcz roli, takich ukrytych adaptacjach Hanny Kral, na przykład jak bardzo Kieślowski był bardzo zainspirowany, ale nie tylko Kieślowski, wielu innych także filmowców Hanną Kral, jaką oni i ona i inni kierownicy literaci także odegrali w tym okresie. Okazuje się, że na przykład jeden z takich najbardziej znanych filmów kina moralnego niepokoju, Amator Kieślowskiego, miał podstawę literacką i to była taka literatura faktu, takie wspomnienia napisane przez Franciszka Dzidę, który był prototypem postaci Filipa Mosza. Zresztą ten utwór zostanie wydany w przyszłym roku. To jest taka nieznana jakby historia trochę polskiego kina. Poza tym można, bo to jest tak, że tak jak rzeczywiście w okresie Szkoły Polskiej Filmowej, ekranizowano beletrystykę, tak tutaj, w tej drugiej jakby formacji, drugiej ważnej formacji polskiego kina, ekranizowano raczej literaturę faktu. I co istotne, wydaje mi się, że tak naprawdę całe kino moralnego niepokoju to jest adaptacja jednej książki Zagajewskiego i Kornhausera, czyli świetnie przedstawiony z 1974 roku, gdzie rzeczywiście idee, które tam były, idee, programy, manifesty, które tam były zawarte, po prostu znalazły się właściwie jeden do jednego przeniesione na ekran. Stąd też tutaj jakby moje weto. Druga rzecz, z którą bym się nie zgodził z Jerzym Stefanem Stawińskim, on mówi, że scenariopisarstwa właściwie nie ma sensu uczyć, bo jak mówię, można
tego nauczyć się w 5 minut i oni rzeczywiście nie mieli szkół, nie mieli także podręczników, po prostu mieli to w genach. Dzisiaj to jest niestety, już stety, niestety, zawód, który jednak, do którego trzeba profesjonalnie przygotować osoby, które chcą się podpisywać jako scenarzysty, które chcą taki zawód wykonywać. Oczywiście w pełni zgadzam się z jego rozpoznaniem, że to tak naprawdę wszystko zależy od talentu i od tego, co jest jakby w głowie, bo on w ten sposób jakby mówi. Natomiast rzeczywiście dzisiaj, jeżeli ktoś przygotowałby 100-stronicowy tekst, opowiadanie drukowane w czasopiśmie i traktował to jako scenariusz, no to rzeczywiście nie przejdzie, bo to jest już sprofesjonalizowana po prostu umiejętność. W pewien sposób trzeba to oddać, używając profesjonalizmów, używając pewnej nomenklatury jednak. No właśnie, jak widzisz kondycję dzisiejszego polskiego scenarzysty, jak ci się wydaje, czy to, co powiedział Tadeusz Chmielewski podczas Script Forum, że on przestał uczyć scenopisarstwa, kiedy zauważył, że młodzi nie czytają klasyki, że nie znają, że uczą się, jakby robią filmy na podstawie innych filmów, tak? Nie korzystają z literatury. Jak widzisz tę sytuację? Ona się bardzo zmienia. Szkoła filmowa w tamtym roku, to jest, uważam, bardzo późno, otworzyła dzienne studia scenariopisarskie. Proszę pamiętać, że my jeszcze na żadnym uniwersytecie polskim nie mamy takich kursów. Więc to się po prostu zmienia, bardzo powoli się zmienia. Wprowadzony jest jakby takiej debaty publicznej pewien słownik, w którym pojawiają się określenia właśnie typu kierownik literacki oraz to, że ta funkcja musi wrócić jakby w polskiej kinematografii. Pojawiają się takie funkcje jak script doctor, czyli ktoś, kto będzie naprawiał scenariusze. Pojawiają się kolejne jakby zawody, czyli osoby, które mogłyby tuningować, mówiąc profesjonalnie, dialogi, mogłyby naprawiać, poprawiać, ulepszać dialogi, prawda? Kiedy już jest jakby cała dramaturgia opracowana, to jeszcze pracujemy na przykład na dialogach i to rzeczywiście trwa. Czyli jest już jakby zaawansowane takie myślenie, że nie oddajemy do realizacji, znaczy nie pada pierwszy klaps po tym, kiedy jest zrobiony, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci draft, ale rzeczywiście coraz częściej myśli się w takich kategoriach. Ja widzę takie scenariusze, gdzie mają rzeczywiście 12 draftów, 13, 14 albo nawet więcej, że rzeczywiście oddawane to jest osobom jakby także zajmującym się innymi dziedzinami, bo uważam, że to jest klucz do poprawiania i naprawiania scenariuszy, żeby oddawać je także osobom nie zajmującym się profesjonalnie kinem, ale na przykład pewnymi dziedzinami, którymi wręcz ten film dotyczy, więc to by mogły być osoby, które nie tylko jakby wykuły kilka regułek i wiedzą, na której stronicy powinien być zwrot akcji, na której powinno się, nie wiem, kończyć któryś tam akt, ale właśnie miałyby jakąś wiedzę, czy to teoretyczną, czy to wręcz praktyczną z danej dziedziny i potrafiły właśnie poprawiać i z jednej strony dramaturgię, a z drugiej strony właśnie dialogi, bo to wszyscy podkreślają, że zwłaszcza problemem polskiego kina są te drętwe dialogi, których aktorzy nie potrafią mówić. Zmienia się także to, że osoby od tej roboty literackiej są dopuszczane na plan. Przykładowo przy rewersie wiemy, że Andrzej Bart był na planie i rzeczywiście pomagał jeszcze przy realizowaniu. To znaczy rzeczywiście osoba, bo to był ten fenomen jakby kierowników literackich w okresie PRL-u, że w zespołach filmowych kierownicy literaccy często prowadzili film. Jak rozmawiamy teraz z reżyserami, to oni często wspominają, że to rzeczywiście była taka osoba pierwszego kontaktu w ogóle i która była z nimi od momentu jakby preprodukcji do czasu jakby skończenia rzeczywiście filmu i była także na planie. Uważam, że rzeczywiście zwiększa się rola i zwiększa się takie i zmienia się myślenie jakby pisarzy w ogóle o kinie. Kilka lat temu jeszcze było to kompletnie nienaturalne, że tak powiem, myślenie w kategoriach pisania dla kina. Tak dzisiaj bardzo wielu autorów, twórców literatury współczesnej rzeczywiście coraz częściej jakby to myśli. Oni zapisywali na kursy scenariopisarskie, oni już znają te profesjonalne określenia,
określenia, już wiedzą, co to znaczy treatment, wiedzą, co to znaczy synopsis i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie wkrótce będzie można ich po prostu zaangażować do wykonywania tej roboty literackiej przy filmach, przy kinie. I to uważam, że mogło być ogromną pomocą dla kina. Jakie cechy powinien posiadać dobry scenariusz, twoim zdaniem? To jest bardzo trudno powiedzieć, ponieważ panuje taka zasada wśród jakby scenarzystów i scenariuszy, że tak naprawdę nie ma żadnej zasady. To znaczy, tak na przykład Stawiński w naszym wywiadzie mówi, że scenariusz powinien mieć początek, środek i koniec. Ale na przykład już mistrz kina, który miał teraz retrospektywę we Wrocławiu na Erze Nowe Horyzonty, Godard, mówił, że dobry film powinien mieć początek, środek i koniec, ale niekoniecznie jakby w takiej kolejności. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby pracować bardzo mocno literaturą i formą w ogóle, żeby zmieniać język filmowy, żeby zmieniać, inspirować się tym, co się dzieje na przykład na świecie. Znając te tendencje jakby w kinie światowym, nie można mówić, że scenariusz się powinien być klasycznie skrojony, mieć ekspozycję, rozwinięcie akcji, kulminację i zakończenie, bo nie tak się po prostu dzieje na świecie, prawda? Bo nie tak się dzieje chociażby nawet w krajach sąsiadujących, czy bliskich nam, jak na przykład na Węgrzech czy w kinie rumuńskim, które to rzeczywiście jakby działa z pewnym efektem, z pewnym międzynarodowym po prostu także efektem. Planujesz jakiś większy projekt obejmujący kino i literaturę? Czy mógłbyś zdradzić coś na ten temat? Nazywa się to Restart. To jest taki jakby think tank polskiego kina i tu od razu zaprzeczę, że ja planuję, bo to jest zespół ludzi. To jest takie myślenie w kategoriach zespołowych, które uważam powinno jakby wrócić także w polskim kinie, bo myśmy mieli takie myślenie w okresie PRL-u, co przyniosło naprawdę znakomite efekty i później po 1989 roku przeszliśmy na takie myślenie rynkowe, myślenie producenckie, mówi się o takim modelu producenckim i rzeczywiście postulat, który trzeba w tym momencie jakby postawić, to jest przede wszystkim powrót do myślenia zespołowego. I teraz nazwa tego, o czym mówię, tej grupy, spółdzielni, kolektywu, zespołu Restart, odnosi się do pierwszego takiego zespołu w ogóle w historii polskiego kina, czyli do startowców, którzy powstali dokładnie 80 lat temu, czyli w 30 roku. XX wieku, odwołując się do pewnych rzeczy już zrobionych, jakby wypracowanych, modeli, które się sprawdziły, można jakby zrestartować polskie kino. Restartowcy, jeżeli już można w ten sposób mówić, to jest grupa ludzi, która złożona jest nie tylko jakby z krytyków filmowych, ale także teoretyków, kuratorów, redaktorów, krytyków literackich. Postaramy się działać w mediach masowych, ale także w mediach jak najbardziej specjalistycznych, a także poprzez taką działalność właśnie ekspercką, poprzez taką działalność badawczą. To jest także, są także osoby, które działają mocno w jakichś instytucjach kulturalnych, a także przy uniwersytetach. To ma być taki niezależny think tank, jakby złożony z osób, które reprezentują różne instytucje, ale nie kojarzony jakby z żadną instytucją. Ma to być zupełnie niezależna i oddolna jakby inicjatywa. W tym momencie robię także do numeru czasopisma 32 Haartu, taką dużą ankietę, naprawdę kilkadziesiąt osób to zaangażowałem, która polega na tym, że wskazywane są tytuły polskich książek, polskich beletrystyki, ale także poezji, esejów, filozofii i tak dalej, które można przenieść na ekran. Chcę powiedzieć, że jest to taka działalność mocno afirmatywna. Znaczy, ja nigdy starałem się nie narzekać jakby na poziom jakby polskiego kina, raczej starałem się po prostu zawsze i te osoby, które zaangażowały się jakby w tą działalność zrestartowania jakby polskiego kina. To są osoby, które zawsze staraliśmy się właśnie pokazywać na raczej pewne wskazówki, raczej wdrażać pewne działania, niż po prostu narzekać i mówić, dlaczego ten film jest taki, a nie inny. Bo uważam, że przede wszystkim właśnie tą afirmacją można coś zmienić, a ta zmiana jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.